Ronald McDonald. Jest to postać, o której starałem się nie dać wam zapomnieć przez ostatnie kilka tygodni. Za sprawą jednej z waszych ulubionych serii, czyli niepokojących reklam telewizyjnych. Owy klaun pojawił się w niemal każdym odcinku, a także na prawie każdej miniaturze z tej serii. Wszystko to, by ten wesoły klaun utknął wam w pamięci. Dlaczego? Albowiem dziś przyjrzymy się serii starych, dość osobliwych taśm VHS związanych właśnie z Ronaldem McDonaldem. Lecz jeszcze nim do tego przejdziemy, prędko podsumujemy sobie samą postać McDonalda, a ja opowiem wam o tej jakże interesującej personie, a także jej historii. Zatem myślę, że już bez zbędnego przedłużania będziemy mogli zaczynać. Jednak jeżeli jesteś tutaj nowy, to zostaw subskrypcję, ponieważ dobijemy 70 tysięcy widzów do końca tego miesiąca. A także zostaw łapkę w górę na start. Tymczasem proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść historii niepokojących taśm VHS Ronalda McDonalda. Jednak jeszcze nim przejdziemy do meritum, pierw powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, kim właściwie jest Ronald McDonald. Najprościej mówiąc, od przeszło ponad 50 lat, jest to główna maskotka sieci fast foodów McDonald's, którą znamy wszyscy. Stworzenie Ronalda przypisuje się Willardowi Scottowi, który wcielał się w niego od 1963 do 1965 roku. Na przestrzeni kolejnych dekad klauni makijaż nosili m.in. George Warris, King Moody, David Hussey czy Brett Lennon, który wedle Wikipedii pozostaje McDonaldem do dziś. W czasach swojej świetności postać Ronalda McDonalda była naprawdę kochana przez dzieci i naprawdę ogromnie popularna. Wedle pewnego artykułu swojemu uznaniu ustępuje jedynie Świętemu Mikołajowi. Ponadto wedle pewnej ankiety w tamtych czasach aż 96% wszystkich uczniów w Stanach Zjednoczonych rozpoznawało postać Ronalda. Oczywiście mówiąc o klaunie postaci, grzechem byłoby nie wspomnieć o założonej 15 października 1974 roku organizacji Ronald McDonald House. Otóż jest to organizacja charytatywna za cel, stawiająca sobie niesienie pomocy rodzinom zmuszonym pozostawić swoje dzieci w zamkniętych placówkach leczniczych poza miejscem stałego zamieszkania. Sama fundacja Ronalda McDonalda w głównej mierze działa na terenie Stanów Zjednoczonych, co w sumie nie jest zbyt dziwne, natomiast swoją sieć rozwija także na całym świecie, również w Polsce. Lecz wróćmy już do samej postaci Ronalda McDonalda. Jak już wcześniej wspomniałem, stał się niezwykle popularny na przestrzeni kilku dekad od swojego powstania. Głównie za sprawą reklam telewizyjnych, spotów prezentujących klauna w swoim czasie było całkiem sporo. Ronald kreowany był na bardzo otwartego oraz przyjaznego osobnika. Z czasem jego postać przebiła się do, w cudzysłowie, mainstreamu, jeżeli mogę to tak ująć, w tym przemyśle. Stał się bohaterem książek, animacji, gier wideo, a nawet wystąpił w filmie z 1988 roku pod tytułem Mac and Me. Ale czekaj, chwila, wow, czy ja wspomniałem o animacjach? Otóż tak. W dużej mierze wydawane były one na kasetach VHS. Pierwsza pojawiła się w 1987 roku. Był to otóż bardzo krótki film pod tytułem Ronald McDonald and the Adventure Machine. Na polski Ronald McDonald i Maszyna Przygody? Coś takiego. W 3 lata później, bo w 1990 roku, pojawił się już dłuższy, bo 40-minutowy film animowany, zatytułowany Przygody Ronalda McDonalda. Natomiast 8 lat później, w 1998 roku, rozpoczęła się produkcja już ostatnich animacji, która trwała do 2003 roku. Mowa tutaj o Zwariowanych Przygodach Ronalda McDonalda. Lecz stój, zaczekaj chwilę, czy ja czasem o czymś nie zapomniałem? Teraz, nim przejdziemy dalej, proszę zjedź do sekcji komentarzy i napisz, co kojarzy ci się ze słowami Ronald McDonald. Czy jest to jednak miłe skojarzenie, czy być może bardziej ponure? Już? Zatem możemy iść dalej. Skąd to pytanie?
Cóż, nie wiem jak dla was, lecz dla mnie, kiedy byłem jeszcze kilka lat młodszy, miałem może tak 11-12 lat, Ronald McDonald jawił mi się jako naprawdę przerażająca postać. Jednak dlaczego? Cóż, ja już znam odpowiedź na to pytanie, jednak czy naprawdę był taki straszny, za jakiego go uważałem? I dlaczego? Skąd wzięło się to przekonanie? Sięgając pamięcią wstecz, do chwili, gdy naprawdę zainteresowałem się creepypastami, przypomina mi się opowieść zatytułowana Ronald McDonald House. Tak, dosłownie identycznie jak sama fundacja Ronalda McDonalda i tak, historia ta oscyluje właśnie wokół tematu tej organizacji, jednak prezentuje ją w o niebo ciemniejszych barwach. Niczym zaprawdę ponure miejsce, istne wariatkowo. Oczywiście pamiętajcie, że to tylko pasta i nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Jestem pewien, że słyszałeś o akcji charytatywnej Ronald McDonald House. Zapewniają mieszkania rodzinom chorych dzieci, gdy te są w szpitalu. Brzmi całkiem niewinnie, prawda? Cóż, ta charytatywność ma drugą stronę. Jest inny typ domu Ronalda McDonalda. Ten, o którym wie niewielu ludzi. Jest po jednym z większych, dużych miast. Nie znajdziesz go dzięki poszukiwaniom. Nie ma tam adresu. Nie ma znaku nad drzwiami. Nie ma nawet okien. Jest jedyny sposób, by się tam znaleźć. To zostać tym zabranym. Oto, jak go odnalazłem. Jest to naprawdę całkiem w porządku pasta i miło było mi do niej wrócić, jednak pamiętajcie, że jest fikcyjna. Mimo to, po części, wpłynęła na mój pogląd na samą postać Ronalda, kiedy byłem jeszcze bardzo mały. Jednak mimo to, przecież co może sądzić 11-latek, kiedy przeczyta creepypastę o McDonaldzie, z której dowiaduje się, że z krwi dzieci robią ketchup. Mój mózg. Do tego ta przedziwna japońska seria reklam z McDonaldem, która jest tak przerażająca, że nawet chyba nie muszę o tym wspominać, wszyscy już widzieli te reklamy. Ta jego twarz, głos, mrok, klimat tej reklamy, są one zwyczajnie straszne. Dodatkowo te wszystkie krwawe filmy na YouTube z McDonaldem, zapewne część z was już je widziała, jednak jeżeli jesteś osobą młodszą, to proszę poczekaj jeszcze przynajmniej parę lat. Naprawdę może to dość mocno namieszać ci w głowie, tak jak mi parę lat temu. Dlatego teraz siedzę tutaj i nagrywam filmy na YouTubie. Cała afera z klaunami, mordercami, w cudzysłowie z 2016 roku. Dwie hitowe części filmu to archetyp klauna mordercy, postać Jokera, klauniego księcia zbrodni, nie wiem, Wrinkles the Clown i tak dalej. Myślę, że to wszystko złożyło się na to, iż Ronald McDonald przestał być taki przyjazny i w oczach wielu ludzi jest uznawany za postać groźną, niepokojącą i tym podobne. Mimo to uważam, iż strona ta absolutnie nie ma racji. Ronald miał być przecież przyjazny, prawda? No cóż, jak widać jestem w błędzie, gdyż sam McDonald, z tego co udało mi się wyczytać, prawdopodobnie zniknął, choć nie dam sobie ręki uciąć za ten fakt. Rzekomo był zbyt przerażający dla nowoczesnej publiki i został zastąpiony tymi czerwonymi pudełkami z Happy Meala. Jednak pamiętajcie, że jest to jedynie plotka, którą znalazłem w internecie i bierzcie te słowa z przymrużeniem oka. Dobrze, przejdźmy już do samego meritum tego materiału po tym chyba trochę przydługim wstępie. Wacky Adventures of Ronald McDonald. Zwariowane przygody Ronalda McDonalda. Jak wspomniałem wcześniej, była to seria, która produkowana była pomiędzy 1998 a 2003 rokiem. W ramach tej przedziwnej serii powstało łącznie 6 odcinków, a całość trwa niespełna 4 godziny. Wszystko zostało wydane na 5 taśmach VHS, i na ten moment jest to towar wręcz deficytowy, mega trudno dostępny, a jeżeli już, to po naprawdę ogromnej cenie. Po latach zostało to zremasterowane i wydane ponownie na Blu-rayu. Przechodząc do rzeczy, przed zabraniem się za ten materiał, obejrzałem materiał autorstwa Quinton Reviews i dowiedziałem się, że to naprawdę bardzo, bardzo głupie rzeczy, lecz początkowo nie chciałem w to wierzyć. Spędziłem parę godzin w poniedziałek na oglądaniu tego i do dziś łapię się za głowę, mówiąc, co to cholipka jest.
I nie mówię tutaj, że obejrzałem całość, bo nie wytrzymałem, siadłem na trochę. Co jakiś czas skakałem i tym podobno od odcinka do odcinka, myślałem, że kolejny będzie lepszy czy coś, ale to jest tak głupie. Historia oparta jest o klauna Ronalda McDonalda, który wraz ze swoimi przyjaciółmi przeżywa różnorakie, rozmaite i jakże pokręcone przygody. W odcinku pierwszym, który nazywa się Przestraszony Głupiec, w tym epizodzie Ronald wraz ze swoimi przyjaciółmi jedzie na kemping do odległego lasu, gdzie odnajduje stary, opuszczony dom, w którym oczywiście dzieją się różnorakie, upiorne rzeczy. Odcinek drugi nosi tytuł Legenda Wyspy Grimes. Tutaj Ronald ze swoimi przyjaciółmi wybiera się na tytułową wyspę po otrzymaniu listu od rzekomych mieszkańców owej wyspy z prośbą o pomoc. Odcinek trzeci nosi tytuł Przybysze z kosmosu i tutaj w zasadzie cała akcja odnosi się do kosmitów, którzy rzekomo przylecieli na Ziemię, by ukraść hamburgery z McDonalda. Mówiąc głupie, chyba wiecie, o co mi chodziło. Odcinek czwarty, Urodzinowy Świat, skupia się na poszukiwaniach prezentu urodzinowego dla Ronalda McDonalda, natomiast odcinek piąty, Miły Czas, Będę Podróżować. Tutaj Ronald z McDonald natrafia na wehikuł czasu i zaczyna z niego korzystać, cofając się do swoich przodków jaskiniowców, a także do okresu średniowiecza. Ostatni, szósty odcinek, którego tytuł jest na tyle dziwny, że nie wiem, jak go przetłumaczyć, więc tutaj widzicie, jak przetłumaczyłem go po dłuższym posiedzeniu, opiera się o tytułowego potwora, który jest dziełem szalonego naukowca imieniu Stiles, który chce stworzyć replikę potwora z Loch Ness, żeby zarobić pieniądze, a jakże. Każdy odcinek trwał po 40 minut. Z tego, co się dowiedziałem, początkowo każda kaseta VHS chodziła po 3,5 dolara. Akcję każdego odcinka mogę podzielić na dwa segmenty. Pierwszy w live action, z prawdziwymi aktorami, który był czymś na wzór ubogiej wersji Ricka i Mortiego z aktorami. No nie wiem, rzućcie okiem na to i spójrzcie na tego psa. So let me get this straight. You carve a teensy-weeny ship, cut it up, and glue it back together inside a little bottle? That's the idea. Isn't it neat? Neat? This is a very... This last piece to stay is... Ooh. Oh! Don't get up. I'll get it. Oh, thanks, Sunday. Hang on, hang on. Ronald McDonald, resident Sunday speaking. Hi, Sunday. Is Ronald there? Well, he's kind of busy with a ship and a bottle. Ronald, Hermes is calling. Drugi natomiast, w pełni animowany, był znacznie dłuższy i trwał przez niemalże cały odcinek. Owa animacja była dosyć standardowa dla okresu przełomu lat 90. i 2000. Wówczas wszelkie kreskówki czy bajki myślę, że wyglądały wręcz identycznie. Patrząc na tę kreskę z miejsca przypomina mi się Inspektor Gadget. Mówiąc o podobieństwach do innych kreskówek z tamtych lat, głosy postaci czy samo udźwiękowienie także było w tym przypadku dosyć bezpłciowe. Zatem to wszystko składa się na dość standardową bajkę o niezwykle głupiej naturze, prawda? No, okazuje się, że nie. Może i na pierwszy rzut oka całość zdaje się być zwyczajną animacją, to i tak, co niektóre osoby młodsze rzekomo miały troszeczkę bać się tego, co było tutaj pokazywane. Szczerze, nie wiem, jest to raczej taka randomowa ciekawostka. We wspomnianym wcześniej filmie, z którego dowiedziałem się o istnieniu tych kaset, autor stwierdził, iż będąc jeszcze dzieckiem, wręcz uwielbiał zwariowane przygody Ronalda McDonalda. Jego rodzice zaś nienawidzili tej kreskówki. Kiedy sam po latach znów obejrzał całą serię animowaną, już wiedział, skąd wzięła się ta tak szeroka dezaprobata. A jaka jest moja opinia w tym temacie? Cóż, jak pewnie już zauważyliście, kreskówka mnie zachwyciła i okazała się być chorym gównem w najczystszej postaci, ale nie tak posranym jak są niektóre twory. Z czasem kochana kultura internetu przerodziła zwariowane przygody Ronalda McDonalda w serię nietypowych memów, które widzicie teraz. Szczerze, zagłębiłem się w niej, przez 20 minut czytałem każdy kolejny, jaki znalazłem. Jednak wracając do kreskówki, to chyba tyle.
Mam nadzieję, że ten odcinek był dla was chociaż w małym ułamku straszny, przynajmniej przez pierwsze dwa rozdziały. Potraktujcie go proszę jako swoistą ciekawostkę. Coś, co nijak nie przyda się nikomu, ale myślę, że ciekawie o tym wiedzieć. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie i jak podobał wam się ten materiał, a tymczasem to już tyle ode mnie w dzisiejszym materiale. Jeżeli ten film ci się spodobał, to proszę strzel pod nim kciukę w górę oraz subskrybuj ten kanał, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca tego miesiąca, a brakuje nam już naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Swoją drogą, ilu z was uśmiało się, kiedy zobaczyło 6ix9ine? Zapoznaj się z moimi poprzednimi materiałami, a także wyczekuj tych następnych. Jeżeli chcesz mnie jeszcze dorwać gdzieś coś kiedyś w internecie, to zapraszam cię na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz popisać ze mną oraz wieloma cudownymi osobami. Zapraszam również na mojego Instagrama, Snapchata oraz Twittera. Wszystkie linki w opisie. A jeżeli podoba ci się to, co robię w internecie, to proszę bardzo, możesz dołączyć do wspierających tego kanału, a mi będzie bardzo, bardzo miło. No i to już tyle na dzisiaj. Dobrego dnia wam wszystkim życzę, a także udanych wakacji. Słyszymy się niebawem, do usłyszenia wkrótce, mówił do was Mondar. I pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się, cześć.